Witajcie kochani, witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb na miesięcznym czytaniu na sierpień. Zobaczmy kochani, jakie główne przesłanie dla rybek w tym czasie. Okej, ale pięknie. Tak mi się coś wydaje, że ktoś już miał taki przekaz. Wydaje mi się, że koziorożec, ale możecie sprawdzić, jakby ktoś z was miał ochotę i miał gdzieś koziorożca, ewentualnie strzelca, ale bardziej mi się kojarzy koziorożec, to sprawdź, bo widocznie tamto czytanie też będzie dla ciebie. Ja tu czuję, kochane rybeczki, że ta pełnia w tym czasie, na pewno pełnia lipcowa była istotna i teraz pełnia sierpniowa jest dla ciebie bardzo istotna. I też to zrozumienie faz księżyca, i to samo mówiłam właśnie w tamtym czytaniu, pamiętam. Zrozumienie faz księżyca i to, jak księżyc na ciebie wpływa każdego miesiąca, jest dla ciebie super, rybeczko, ważne. Pozwól sobie na to, by zdobyć tą wiedzę, a będzie ci się lepiej żyło. Szczególnie tutaj czuję o układ hormonalny dla wielu osób. Wow. Niezwykły przekaz. Ale ja czuję, że tu się dzieje czysta magia, kochane rybeczki. Czysta magia. Jakaś prawda nam się okazuje, ale to tak bardzo intensywnie, że czujemy się jak dosłownie oświeceni, bo mamy enlightenment, prawda? Ale co więcej, zobaczcie, jeszcze nam tu wytesowałam odrodzenie i mamy 22 wibracje. 22 to jest taki zupełnie nowy początek dla tego każdego z nas, takiego architekta, budowniczego, tego swojego życia, tej swojej przestrzeni. Ale pięknie, pięknie. Wibracja 25, 22, 19 dla kogoś będzie to na pewno ważna informacja. A my już lecimy. Kochane rybeczki, co tu dla nas? Tak, co tu dla osób spod znaku ryb? Co tu dla osób spod znaku ryb? Na sierpień, sierpień. Dla rybek. Wow, zobaczcie, rydwan. 25 to jest 7. Jeżeli masz wibrację 25 ze ścieżki życia albo z potrzeby duszy, czyli dzień twoich urodzin jest 25 albo 7, ewentualnie dwójka albo piątka, ale bardzo czuję 25, ewentualnie 7, to jest super ważne czytanie dla ciebie. Zobacz, mamy rydwan, 10 kielichów, ale cudnie. Relacje, związki, miłość teraz. Relacje, związki, miłość. Dla osób spod znaku ryb. Okej, co jeszcze? Jeszcze poproszę do tej informacji więcej. Dobrze. Co to mamy? Rycerza mieczy. Pojawia nam się król pentakli i pojawia nam się 10 mieczy. Okej. No dobrze. Teraz zobaczmy obszar poza prywatnym. Tu mamy 9 kielichów i arcykapłan. Weźmy jeszcze jedną. Tak, karta śmierci, odrodzenia. Zobaczcie, odrodzenie potwierdza nam się drugi raz. Jest to bardzo ważny miesiąc dla ciebie. Tak, czy masz te wibracje, które tu powiedziałam gdzieś, czyli jeszcze raz powtórzę, 25 to 7, wiadomo, 22, 19, też tu 13 czuję. To jest dla ciebie super ważny czas, żeby pozwolić sobie na olśnienie, przebudzenie, zrozumienie, co ja chcę dalej robić, w jaką stronę chcę pójść, co chcę za sobą zostawić. A co chcę rozwijać, co chcę kultywować na mojej dalszej drodze, w mojej dalszej podróży przez życie. Rada do obu obszarów, dla osób spod znaku ryb. O wow, zobacz, dwójka kielichów, postaw na miłość. Dosłownie tak czuję, postaw rybeczko na miłość. Czuję, że tu są jakieś osoby, które są w bardzo przykrych, bolesnych związkach. Są niezrozumiane przez tą osobę. Dokładnie, jest dużo blokad, dużo cierpienia, dużo unikania tak naprawdę, ucieczki, żeby nie czuć tego bólu, prawda?
Dobra, ta rada druga, jeszcze poprosimy. Zobacz, pozwól sobie na nowy początek. W miłości. Pozwól sobie na nowy początek w miłości. No dobrze. Co odchodzi do przeszłości? Jakieś przebudzenie, faktycznie, aha, moment. W temacie uczuć, emocji. Może ktoś tutaj miał taki moment i przyszedł i coś ci powiedział. Może ty masz jakieś takie, albo miałaś, czy miałeś, albo to się dla ciebie też teraz dzieje. Może się działo w lipcu. Może przez ostatni czas. Co nadchodzi? Arcykapłanka. I mamy tutaj króla buław. 8 pentakli to wezmę nam jeszcze, bo to też czuję, że ważne. Czyli to jest to, co nadchodzi, czyli to jest gdzieś tak koniec sierpnia i potem następne dwa miesiące, do 8 tygodni nawet, ale powiedziałabym, że tu dla kogoś luty będzie ważny. Może był, może jest, może będzie. No tak, tu na pewno są osoby, które urodzone są w lutym, więc może to też być dla ciebie istotne. Prawda? Decyzja będzie do podjęcia ważna. Czuję, żeby też wziąć to. Okej, no dobrze. Gdzie mam to dać? W takim razie tu dam na środeczku. Dobrze. Przesuwam troszkę. Ta decyzja, słuchajcie, jak widzicie, łączy... To wybór, bym powiedziała, ważny. To łączy ten obszar prywatny z tym zawodowym. Czyli u ciebie sprawy zawodowe łączą się z prywatnymi, a prywatne łączą się z zawodowymi. Jakoś tak to u ciebie działa. Zobaczmy radę do obu obszarów. Dla rybek. O, wow. Kochane rybki, ale się będzie działo. Jeszcze Sowillo do tego macie. Wow. To jest po prostu czytanie torpeda. 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 Kto się zna na tarocie, wiecie, o co chodzi. I jeszcze ta runa, Sowillo, potężna siła, moc. I tutaj też jest 19. Zobaczcie, potwierdzenie. Czyli tak, dobra, to lecimy. Przebudzenie potężne, powiedziałabym, absolutne przebudzenie. Sowillo wnosi nam w ogóle takie aż jaskrawe, jak powiedzieć, kontrast między tym, co wcześniej było jako prawda, a teraz pojawia się prawda jak najprawdziwsza i zaczynasz widzieć w tym kontraście jakby potężną różnicę, co daje ci głębokie oświecenie w jakimś temacie. Zaczynasz coś głęboko rozumieć, szeroko to postrzegać, bardzo dobrze jakby też z tej drugiej strony to widzisz teraz. W związku z tym jesteś w stanie podjąć właściwą decyzję, dokonać właściwego wyboru i mam takie poczucie, że dla wielu z was jakby czasem mamy taką iluzję, taką mgłę jakby intelektualną, prawda? Pewnie wiecie, o co chodzi, a tutaj jakby to znika, to znika i po prostu zaczynasz widzieć jasno, klarownie, wyraźnie. Sowillo ma wibrację 16, to jest pod tą wibracją 16, czyli to jakby tutaj troszkę wieża nam wchodziła, ale z tej fajnej strony, bo Sowillo nam pokazuje i wieża i Sowillo mają jedną wspólną kwestię, po prostu informacja jak błyskawica, olśnienie, takie coś, co blaskiem dosłownie oświetla, czyli ta informacja, która przychodzi, oświetla coś, czego wcześniej rybka nie wiedziała i to zaczyna być dla ciebie w pełni widoczne, zaczynasz widzieć, rozumieć i wiesz już znowu, zobaczcie, znowu to powtarzam, wiesz co dalej zrobić, wiesz jak się zachować, wiesz jak zadziałać, potężne olśnienie, przebudzenie, ogromne. Natomiast, ponieważ mamy tu też odrodzenie, a wiecie jak to z tym Feniksem, Feniks, żeby mógł się odrodzić, musi najpierw spłonąć w ogniu swojej duszy, w tym ogniu, prawda, wewnętrznym, a to nigdy przyjemne nie jest, dlatego tu się pojawiają symbole tej krzywdy, którą rybka tutaj dostała od kogoś, może chodzić o kwestie prywatne bardziej, ale ja czuję, że u kogoś też w sprawach zawodowych jakby czara się przelewa. Ostatnia kropla goryczy dochodzi,
rybka czuje się przyblokowana przez jakieś zasady, reguły, jakiś konserwatyzm i postanawia zmienić, zakończyć, pójść w nowym kierunku. Ktoś tu się będzie chciał dokształcać, ktoś pójdzie za głosem swojego pragnienia wewnętrznego, ktoś impulsywnie podejdzie. Widzę tutaj potrzebę nauki, rozwoju, zgłębiania jakichś tajemnic, zgłębiania jakiejś wiedzy, może też ukrytej, tajemnej. Może ktoś tarota zapragnie się uczyć, może ktoś numerologii, może ktoś tego rodzaju kwestii ezoterycznych. Natomiast może psychotronikę tutaj ktoś zacznie studiować. Przeróżne rzeczy czuję. Oczywiście może chodzić też o studiowanie jakichkolwiek tematów, jakiejkolwiek branży, zawodu. Poczujesz po prostu potrzebę, żeby zrobić coś ze sobą więcej niż do tej pory, żeby coś zmienić w swoim życiu, żeby mogło nastąpić odrodzenie ciebie, twojej energii w innym obszarze, czyli pragniesz ogromnej zmiany. Może w tym momencie, nawet oglądając, nie zdajesz sobie z tego sprawy, że to do ciebie idzie. Natomiast ten sierpień jakby uzmysłowi ci to, on ci to pokaże. Poczujesz tą potrzebę. W sprawach prywatnych widać, że ktoś tutaj przychodzi do ciebie i będzie próbował tutaj, usiłował tobie swoje mądrości wcisnąć, co ewidentnie odbierzesz jako krzywdę i atak, może nawet słowny, więc zdecydowanie będziesz chcieć tego kogoś i tą prawdę tej osoby, którą ty postrzegasz jako G, prawdę, wiemy o co chodzi. Nie mogę na YouTubie się rozwijać tutaj, także każda rybeczka się ma domyślić. Wiemy, czym jest G, prawda, tak? No więc ta G, prawda tego kogoś, ty to zobaczysz, że to tak właśnie wygląda i powiesz, wiesz co, zabierz sobie tą swoją G, prawdę i do widzenia. Do widzenia. 10 mieczy pokazuje, że tego już jest za dużo. Ostatnia kropla goryczy, ja czuję, że tutaj przepełnia czar i po prostu koniec. Ty postanawiasz wyruszyć w nowym kierunku. Może chodzić o relacje, związek romantyczny, oczywiście, że tak, małżeństwo jak najbardziej. Ktoś postanowi złożyć papiery rozwodowe i będzie widział w tym wyzwolenie i możliwość spełnienia swoich marzeń, pragnień, spełnienia tego, co nie zostało spełnione, a może było obiecane, na przykład kiedy rybeczka wchodziła w to małżeństwo czy w związek, bo to może być po prostu związek jakiś dłuższy, partnerski, jaki by nie był, może to być współpraca biznesowa też, umowa, kontrakt na pracę, po prostu różności tutaj czuję. W każdym razie nie zostało spełnione te obietnice, które zostały dane rybeczce i rybeczka teraz ubiera czapkę na głowę i wyrusza w dalszą drogę. Dosłownie tak czuję. Tak, jeżeli tutaj chodzi o to, co przybywa w tym czasie nowego, ewentualnie coś, co powraca, może tu być oczywiście wracacz z przeszłości wracający, kto będzie prosił o kolejną szansę u ciebie. Tak, natomiast nie odrzucaj od razu tego kogoś, tego ktośa, dlatego że tu ja czuję, to jest czytanie ogólne, wiadome, dla niektórych będzie tu, kochani, happy ending, dlatego że widać, że tu ktoś wykonał dużą pracę wewnętrzną, dużo przemyśleń, dużo nowych jakby perspektyw, dużo innego, świeżego spojrzenia, nowe pomysły na dalszą część życia, większy dystans. Czuję, że tu ogromną pracę wewnętrzną ktoś wykonał. Może ty, może wy oboje. Dlatego warto usiąść tobie z tym kimś i pogadać, żeby usłyszeć siebie nawzajem i żeby się przekonać, kim my w tym momencie jesteśmy, prawda? Na ile się zmieniliśmy. I powiem wam, w tym momencie dokonałam odkrycia. Tu mamy 22, a tutaj mamy jeszcze 222. To jest niesamowite. I jeszcze mamy wysoką dwójkę, bo mamy wielkie arkanum, mamy arcykapłankę. Czyli 22, 22 mamy jakby i tą dwójkę wysoką. Potężne możliwości daje ten miesiąc na przebudzenie się właśnie. Dosłownie jakby się magia
czysta magia działa. W okolicach pełni będzie dla Was, kochani, niesamowicie, będzie niezwykle i będzie magicznie. Pozwól sobie na to, by w trakcie pełni posiedzieć troszkę, popatrzeć na księżyc, czy po prostu jakby było zachmurzone, pobyć na zewnątrz, czy na przykład pospacerować, jak masz możliwość, gdzieś troszeczkę przy tej pełni, bo ona będzie magiczna absolutnie i totalnie, totalnie magiczna w sierpniu. I tu, kochani, powiem więcej. Jeżeli wraca ktoś z przeszłości, kto zrobił tą robotę dobrą, to całkiem możliwe, że wy postanowicie, zobacz, dać sobie szansę i wyruszyć ponownie razem, ale na innych zasadach. Już teraz jest inaczej, teraz jest tak, jak być powinno. Jest między wami równowaga, harmonia, bo się dogadaliście, bo widzicie w sobie piękne rzeczy, bo widzicie możliwości, potencjały, bo jest ta wzajemność między wami. Przedtem ja czuję, że tego nie było. Ale oczywiście jest to czytanie ogólne, kochani, i nie dla każdego ta idylla się tu pojawi. Dla niektórych pojawia się ten ktoś z przeszłości, aby rybeczka mogła przekonać się, czy to jest dla mnie, czy to jest dalej mój standard, czy ja się dalej na to piszę, czy mi się to podoba, czy to jest to, czego ja chcę, czy to jest dla mnie stabilizacja, czy to jest może dla mnie badziewie i chcę to zostawić ze sobą. Często potrzebujemy takiego domknięcia relacji, prawda? Żeby to się mogło już od nas odczepić, a my żebyśmy mogli po prostu ruszyć do przodu. Więc dla kogoś tu będą takie domknięcia, prawda? Żeby móc wyruszyć w dalszą drogę. Tak, oczywiście są tu rybki, które poznają nową osobę i ta nowa osoba, widać, że bardzo szybko wpada tobie do serca, dosłownie czuję, zaczynasz widzieć, czuć możliwość zbudowania coś z tą osobą. Natomiast mam takie poczucie, że masz kogoś w życiu, kto niekoniecznie będzie tak samo uszczęśliwiony i będzie próbował tobie tu jakieś kłody pod nogi rzucać w tej nowej relacji. Więc po prostu nie pozwól na to, żeby ktoś odbierał ci szczęście i te piękne chwile z tą nową osobą. Może nie chwal się za bardzo nowymi relacjami, szczególnie do tych osób, które wiesz, że mogą marudzić ci na ten temat, czy wymyślać jakieś swoje mądrości. Ogólnie cały ten sierpień, ja czuję, że to jest pod tytułem wybór, dokonaj właściwego wyboru, podejmij właściwą decyzję, czy to jest jeszcze dla ciebie, czy wolisz czegoś innego, zostajesz tutaj, czy pozwalasz sobie wyruszyć w dalszą drogę, chcesz, żeby było tak, jak jest, czy chcesz odrodzić się w innej energii, pragniesz zostać tu, gdzie jesteś, czy chcesz zamieszkać gdzieś indziej, ta praca tobie pasuje, czy chcesz coś zmienić. Są tu takie osoby, które sięgają po inną pracę, dla siebie lepszą, jednocześnie wchodząc na wyższy poziom zawodowy, może wyższe stanowisko, generalnie czujesz to jako awans. Tak, może to być ci zaproponowane, natomiast możesz też ty podjąć taką decyzję i po prostu poszukiwać tego rodzaju pracy. Ogólnie czuję, rada jest, pozwól sobie na to, by się trochę też wyluzować, odpocząć, zrelaksować, pozwól sobie na jakieś wycieczki krótsze, dłuższe z kimś, pozwól sobie na to, by pobyć z kimś, by wyjść do ludzi, pozwól sobie na to, by porozmawiać od serca, czyli te rozmowy od serca to są potrzebne w tym czasie zdecydowanie, ale uważaj, żeby nie być naiwnym w tym wszystkim, żeby... Wiadomo, jeżeli ktoś ma dobre intencje, dobre zamiary, to będzie czuł, że ta druga osoba też ma dobre intencje, dobre zamiary. Miej tutaj oczy i uszy szeroko otwarte. Nie daj się wciągnąć w jakieś dziwne rzeczy, które nie są tym, czym ten ktoś obiecuje, że są. Rozumiesz? Czyli tu ktoś jakieś iluzje będzie próbował rozsiewać. Ale ja czuję, że ty masz tą moc w tym czasie widzenia prawdy, taką, jaką jest. Tylko po prostu, zwyczajnie, pozwól sobie na to, żeby tą prawdę widzieć. Bez jakiegoś ubarwiania czy koloryzowania swoimi potrzebami czy pragnieniami. Jeżeli ktoś jest, jaki jest, to choćby się jaką fantazję miało, nie jest się w stanie zmienić
tego kogoś, prawda, fundamentów tego, kim ten ktoś jest. Więc tak, z tym się trzeba pogodzić. Ten ktoś jest taki, kropka, prawda? Człowiek się zmienia jedynie wtedy, kiedy sam tego pragnie. Nie jesteśmy w stanie wpłynąć na drugą osobę, żeby ją zmienić w taki normalny, naturalny sposób, prawda? Dobrze, zobaczmy sobie teraz przepiękną kartę. Zobaczcie, już wam pokażę. Zobaczcie, jakie piękne złoto. Mi się sierpień ze złotem kojarzy bardzo z różnych względów. Dlatego dla nas dobrostan, czyli afirmacje na sierpień. Z zadowoleniem przyjmuję zmiany, które przynosi życie. Z wiekiem staję się bardziej elastyczna. Wszystko służy mojemu najwyższemu dobru. Oczywiście, jeżeli tu pan słucha, to sobie musisz zmienić na męską wersję. Tak, wybory, decyzje, słuchajcie, ważne rzeczy się dzieją. Ktoś się zakocha, ktoś się będzie chciał rozstać. Życie, prawda? Jak to w życiu? Różne sytuacje. Jeżeli ktoś z was życzyłby sobie indywidualne czytanko, zapraszam serdecznie na stronę www.mistycznyogródulili.pl, gdzie znajdziesz wszystkie informacje na temat tego, jak sobie ustalić spotkanie indywidualne, no i też różnych ofert, które proponuję dla was, kochani, mam dla was. Czytanie fantastyczne, niezwykłe, dużo się dzieje, dużo możliwości, czysta magia, olśnienia, przebudzenia, poszukiwanie po przebudzeniu, mnóstwo rzeczy, bardzo dynamiczny czas, no i to wszystko prowadzi nas ku nowemu, słuchajcie, więc o, to jest cudowne, idzie nowe, idzie fantastyczne, idzie piękne, ale my mamy wybrać to piękne, my mamy wybrać to fantastyczne, my mamy podjąć taką decyzję, właśnie tam idę, ku temu dobremu. Zostawiam już 10 mieczy za sobą. Tyle, kochani, mini wybierz kartę na koniec. Jak zawsze możemy zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Mamy trzy możliwości. 1, 2, 3. Zobaczmy dla osób spod znaku ryb jedynkę. O, coś nam się nie chce pokazać. A, no tak. Odpuść przeszłość, rybeczko. Coś tutaj ciebie jeszcze trzyma. Może tu o to chodzi. Jakiś taki związek, który przykry jest, a gdzieś wraca jak ta czkawka czasem, prawda? Tak, odpuść przeszłość, żeby teraźniejszość, żeby coś piękniejszego mogło przyjść do ciebie. Dwójka. Tu mamy raczej nie. Tu jakieś decyzje będą, wybory ważne do podjęcia. Idź za głosem serca i szukaj tego, czego pragniesz. A to też będzie szukać ciebie, bo zawsze szuka nas to, czego my szukamy. Pamiętajcie, kochani. I trójka? Tu mamy po prostu morze. Ale trójeczki, tu coś dobrego dla was. To nic nie szkodzi, że tu jest morze. Ja czuję, że tutaj jest coś dobrego dla was na ten czas. No dobrze, kochani. Utulam mocno. Życzę nam wszystkim niezwykłego miesiąca sierpnia, bo zazwyczaj jest niezwykły, prawda, na swój sposób. I oczywiście, jak zawsze, wszelkiego spełnienia dla każdego. Utulam mocno. Do usłyszenia, kochani, w kolejnych czytaniach. Pa, pa.